Zajmiemy się teraz już trochę działką bardziej DevOpsową, ale też i bardzo często używaną po prostu w backend developmencie. Konteneryzacja i wirtualizacja albo na odwrót, bo w tej kolejności chcę to omówić najpierw wirtualizacja, potem konteneryzacja. Co to takiego jest? Jeśli chodzi o wirtualizację, to po prostu tak jak nazwa mówi, jest to wirtualizowanie jakiejś maszyny. Wewnątrz innej. Czyli instalując na przykład system operacyjny wewnątrz tak zwirtualizowanej maszynie, ten system operacyjny będzie myślał, że działa na normalnym komputerze. Nie będzie wiedział o tym, że jest wewnątrz innego komputera, na którym działa inny system operacyjny. Czyli będziemy mieli system operacyjny wewnątrz systemu operacyjnego. I o to właśnie chodzi w wirtualizacji, żeby zwirtualizować. Obecność komputera, czyli jakby zasymulować, że mamy jakiś komputer w obrębie innego komputera. Oczywiście w domowych warunkach nie jest to aż tak potrzebne, chociaż daje to duże możliwości, jak na przykład testowanie innych systemów operacyjnych. Załóżmy, pracujemy na Windowsie, chcemy sobie sprawdzić, jak to by było na Linuxie, no i nie chcemy instalować obok Windowsa. Nie chcemy ryzykować, że może coś nam się wykrzaczy po drodze i na przykład stracimy nasze pliki w Windowsie albo sam proces uruchamiania komputera, wyboru systemu operacyjnego gdzieś, na przykład po drodze instalacji ulegnie awarii, będziemy musieli to naprawiać. Znów jest ryzyko jakiejś utraty plików. Może nam zostanie na przykład jakiś Linuxowy launcher, typu grub i będziemy musieli się z nim już użerać, że tak powiem nawet odpalając samego Windowsa nawet pomyślimy dobra nie chcę już Linuxa, no to zostanie nam i tak jakaś tam część tego oczywiście to wszystko da się odkręcić ale no w poziomie takim testowania zabawy, wirtualizacja jest znacznie przyjemniejsza, bo mogę sobie zwirtualizować maszynę wewnątrz mojego, mojej maszyny i Zainstalować tam system, jeśli coś mi się nie spodoba, po prostu usuwam. Tak jakbym usunął program, albo nawet lepiej, po prostu usunął sobie jakiś skrót do innego programu, do innego systemu. Po prostu już go nie potrzebuję. I w kwestii takiego domowego użytku, tak jak wspomniałem, może to być bardzo przydatne środowisko do testowania, do sprawdzania takiego bardzo hardkorowego. W sensie na przykład instalujemy sobie nawet Windows w Windowsie, ale tak możemy tam mieszać i kombinować, że no nawet jeśli coś zepsujemy, to nic się nie stanie. Przywrócimy to do stanu poprzedniego, tą naszą wirtualną maszynę i znów możemy się bawić. Więc jest to taka piaskownica hulaj dusza. Ale w kwestii już biznesowej jest to też niesamowicie przydatne rozwiązanie, bo korzystając z usług takich jak wirtualne serwery, czyli na przykład w DigitalOcean mamy wirtualne maszyny. W skrócie VPS, Virtual Private Server, to właśnie usługi wirtualizacji. Wirtualizacji, czyli przydzielenia nam jako klientom. Tego typu usługi, przydzielenia nam jakiejś części zwirtualizowanej maszyny, która jest częścią znacznie większej. Świadcząc usługi hostingowe, po prostu no, nie byłoby to opłacalne, gdyby e, przychodzę sobie do takiej, e, tak już e, przenosząc to do świata fizycznego, przychodzę sobie do takiej firmy i mówię, słuchajcie, potrzebuję serwera e, takiego prostego jakiś tam 1 Giga RAM 2, może. E, Jakiś prosty procesor, da, trochę dysku, fajnie jak był SSD, tam 25 GB, No i chciałbym sobie to od Was dzierżawić, podnajmować, żebyście mi tam podpili do tego internet, żebym miał zdalny dostęp. No ile to będzie kosztowało? No oni mówią, hmm, no komputer, to płyta główna, dysk, no tak gdzieś 5 dolarów na miesiąc. No i no, nie byłoby to biznesowo opłacalne, w sensie nie dałoby się złożyć z podzespołów tak wielu maszyn w piądzie do sieci, zajmować się tym wszystkim. A co, jak padnie dysk, albo procesor, albo płyta główna, jakikolwiek podzespół? No, no co z tym systemem? Co z tym komputerem, który korzysta, korzysta klient? No, a to działa właśnie na zasadzie wirtualizacji, są znacznie większe, mocniejsze. Nazwijmy to szafy komputerowe, które po prostu mają bardzo dużą moc obliczeniową, bardzo duże zasoby pamięci ram czy pamięci dyskowej, i będąc klientem takiego usługodawcy, jeśli potrzebuję wirtualnej maszyny, no to on mi wydziela jakąś część mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej, ramu do mojej dyspozycji. Ma to jeszcze ogromną zaletę pod względem Dynamicznego lokowania tych zasobów, bo nigdy nie będzie tak, że 100% klientów w tym samym czasie będzie potrzebowało 100% RAMu, 100% mocy obliczeniowej w sensie zużycia CPU, 100% zajęcia dysków. I przez to, że nigdy w zasadzie nie ma takiego 100% obłożenia, można nadsprzedawać w zasadzie swoje zasoby, czyli Mając serwery, załóżmy upraszczając, które mają 100 giga przestrzeni dyskowej, mogę sprzedać na przykład 20 giga nie 5 klientom, ale 10 klientom, bo jest mała szansa, że 10 klientów pełni te dyski sobie zapełni, a przez taką wirtualizację mogę po prostu przesuwać dynamicznie te zasoby pod względem użycia, tak żeby po prostu w piku być w, stanie, być w stanie obsłużyć maksymalne zużycie, które i tak nie będzie nigdy tym maksymalnym w sensie nigdy 100% użytkowników nie będzie korzystało w tym samym czasie ze 100% zasobów. Więc jeśli chodzi o wirtualizację, to tak to wygląda pod względem domowym i biznesowym, tak z grubsza, są różne Rozwiązania, w sensie różne oprogramowanie, na przykład qem jeśli chodzi o taką, można powiedzieć, bardzo wyda bardziej wydajną emulację. I jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem tego, to po prostu ściągnij sobie VirtualBoxa, zainstaluj i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób w przypadku VirtualBoxa. Jeśli sobie zainstalujesz tutaj, stworzysz nowy, nową wirtualną maszynę, wybierzesz z jakiego typu. Nośnika ma się zainstalować, czy to w sensie musisz pobrać zazwyczaj obraz danej, danego systemu Linuxa, czy to Windowsa, zdefiniować, jaki obszar dysku chcesz, zwirtualizować też z opcją taką, że tylko zabierze ci tą część swojego dysku, która faktycznie będzie zajęta na tym gościu, bo tak zazwyczaj się nazywa te wirtualne maszyny. Ta maszyna, na której działają inne wirtualne maszyny, to jest gospodarz, host, a te, które są tymi wirtualizowanymi, są gośćmi, czyli guest. I mamy takiego gościa typu Windows 10 tutaj zainstalowanego i jeśli go sobie uruchomię, odpalę, tu mam zasoby, które mu przydzieliłem, no to dalej, dalej będąc w swoim systemie operacyjnym, w moim przypadku na Linuxie, uruchamiam sobie Windowsa. Zwirtualizowanego właśnie za pomocą VirtualBoxa. I wygląda to tak, jakbym po prostu uruchomił inną maszynę z Windowsem. Niemniej to wszystko dzieje się w obrębie no, jednego gospodarza systemu operacyjnego, który gości, czyli no, uruchamia sobie inne wirtualizowane maszyny. A na nich możesz robić co chcesz, czyli na przykład zainstalować właśnie inny system operacyjny. Oczywiście nie będzie to aż tak wydajne jak natywne zainstalowanie systemu w bezpośrednio w komputerze, w sensie, że no nie ma tej warstwy emulacji, więc no będzie wszystko działało znacznie szybciej w takiej natywnej wersji, ale nawet takiej emulowanej, ta. Wydajność, w zależności jeszcze oczywiście od e, konkretnego sprzętu, w sensie takim, że jedne e, e, procesory, typy procesorów, czy nie jestem specem w kwestii wirtualizacji, więc nie chcę tutaj wymyślać, że może płyty główne, e, bo nie mam e, e, tej kwestii aż tak długiej wiedzy. Ale na pewno sprzętowo e, niektóre, niektóry rodzaj sprzętu będzie się lepiej emulował, niektóre gorzej, w sensie takim jak chociażby. Nie wiem, karty graficzne jest dość ciężko zemulować, tego co yy, sprawdzam w przypadku takich wirtualnych maszyn. I po prostu, będąc nawet o, w takim systemie operacyjnym gościu, yy, tutaj jedyne, co będę miał, to zwirtualizowaną kartę graficzną, yy, która nie jest bezpośrednio tą, którą mam w systemie. Czyli no, wydajność tej karty graficznej jest po prostu yy, bardzo słaba, więc uruchamianie tu na przykład jakichś gier. No, byłoby ciężkie. Nawet jeśli w Twoim komputerze gospodarzu będziesz miał bardzo dobrą kartę graficzną. Oczywiście tak jak mówię to nie jest 100% sprawdzona informacja w kwestii tej emulacji karty graficznej, ale z tego co w przypadku VirtualBoxa widzę, no nie jest tak łatwo ustawić tam jakąkolwiek emulacji karty graficznej tej systemu gospodarza. Niemniej, tak jak mówię, są jeszcze inne, tak jak mówiłem, są jeszcze inne systemy do emulacji, jak na przykład QEMU. Tam jest nieco, wydaje mi się, lepsze, bliższe pod kątem tej emulacji sprzętowej, bliższe natywnemu rozwiązaniu, ale już nie, nie rozgadując się na ten temat, jesteśmy po prostu w systemie, Gościa, wszystko tutaj, jak widzisz, działa. Wcześniej, oczywiście, ten system musiałem tutaj zainstalować, ale jestem po prostu w izolowanym środowisku. Czyli nawet jeśli tutaj zainstalowałbym jakiś zawirusowany program, to on nie będzie miał żadnego dostępu do mojego systemu gospodarza. Tutaj po prostu ten system nie widzi, że jest wewnątrz innego systemu. Temu systemowi wydaje się, że po prostu no, on działa w jakiejś maszynie, na jakimś komputerze i te wszystkie podzespoły, które ma, wydaje mu się, że są w sensie systemu, systemowi operacyjnemu wydaje się, że faktycznie są, a tak naprawdę są po prostu wytworem oprogramowania, które emuluje, czy symuluje, że tego typu podzespoły ten komputer ma i w w kwestii przestrzeni dyskowej to samo co już mówiłem. Faktycznie jeśli mam zajęte 30 giga to te 30 giga w moim systemie operacyjnym będzie używane, ale nie będzie to używane 50. Dopiero jeśli zapełnię te 50 to dynamicznie będzie się lokowało to w moim systemie, a emulując to wygląda, że no mam tu dysk 50 gigowy, gdzie w systemie gospodarzu mam 500 gigowy. I jeśli tu miałbym jakieś wirusy, to one po prostu nie mają możliwości przejścia do systemu gospodarza, bo to jest, jak już wspomniałem, totalnie odizolowany byt, jeśli chodzi o ten system operacyjny, czyli nie ma on żadnego powiązania z systemem gospodarzem. I jeśli sobie zamknę, oczywiście, ten system, cały czas jestem oczywiście też i w swoim systemie, więc mogę sobie to no właśnie. Tylko to nie działa tak, tak płynnie jeszcze w związku z włączonym nagrywaniem pulpitu. Ale widać, że o, tutaj mój system, znaczy wewnątrz mojego systemu, tutaj tak jakby jest to uruchomiony, tylko program ten do wirtualizacji, w którym mamy Windowsa, a inne programy działają sobie niezależnie, więc mogę. Po prostu jakby przeskakiwać pomiędzy programami, i jednym z tych programów jest po prostu Windows. I to samo możesz osiągnąć oczywiście u siebie w każdym systemie. W sensie możesz w Windowsie mieć zemulowane dowolne systemy, na Macu możesz zemulować dowolne systemy, na Linuxie możesz zemulować dowolne systemy. Ale już kończąc ten temat emulacji, bo to nie jest on tak bezpośrednio związany z backendem, w sensie. Jest to bardziej ciekawostka, bardziej już takie, tak jak wspomniałem, DevOpsowe kwestie, jeśli zarządzałbyś serwerem, chciał właśnie e, na przykład prowadzić firmę hostingową, przydzielać jakieś zasoby, no to ta kwestia wirtualizacji na pewno będzie dla Ciebie bardzo istotna. Niemniej z web developmentem ma to niewiele wspólnego, e, poza tym, że korzystając z wirtualnych, prywatnych serwerów, VPS-ów, Będziesz po prostu siłą rzeczy korzystał z tak zwirtualizowanych środowisk. Ale przechodząc dalej do już bardziej przydatnych rzeczy w kwestii Web Developmentu, przechodzimy sobie do Dockera, czyli do też rozwiązania bliskiego wirtualizacji, ale jest ono po prostu nazywane bardziej konteneryzacją. W sensie, no, Opieramy się tutaj o tworzenie kontenerów. I przewagą Dockera nad VirtualBoxem, czy qem czy innym systemem wirtualizacyjnym jest taka, że Docker nie tworzy nam całych zwirtualizowanych środowisk, korzysta z już istniejącego systemu operacyjnego, czyli korzysta z jego zasobów, ale nad tym. Po prostu doinstalowuje wymagane przez użytkownika programy. Czyli jeśli korzystam z Linuxa i zainstaluję sobie innego Linuxa, to z jądra Linuxa będzie korzystał również docker, tego, którego mam zainstalowany. Czyli te wszystkie programy, które działają już u mnie w systemie, będą niejako współdzielone z tym dockerowym środowiskiem. Niemniej jest ono też... Wyizolowane, czyli nie mam bezpośredniego dostępu z wnętrza Dockera do środowiska gospodarza, czyli mojego systemu, ale nie jestem też w tej kwestii tak, takim specjalistą, ale tutaj bardziej wydaje mi się, nie ryzykowałbym w kwestii na przykład jakichś hakerskich. Testów. W sensie takich, że jeśli chcielibyśmy uruchamiać jakieś niebezpieczne programy, żeby sprawdzić, na przykład mamy, dostaliśmy do analizy jakiś potencjalnie złośliwy kod i chcę sprawdzić, na ile on jest groźny, to prędzej zrobię to w wirtualnym środowisku, jak VirtualBox. Niż w Dockerze. Mimo, że w Dockerze też mogę sobie zainstalować system operacyjny. Nie wiem, tak jak mówię, nie, nie jestem w tej kwestii tak wyspecjalizowany, żebym mógł powiedzieć na 100%, że z Dockera nie da się wyjść. Znaczy, że, że Docker jest tak wyizolowanym środowiskiem, że nie da się do niego wyjść, po prostu nie da się. Z, Środka z tego kontenera, że nie da się skomunikować z systemem gospodarzem. Nie byłbym co do tego aż tak przekonany jak w VirtualBoxie. Chociaż oczywiście na pewno są jakieś luki bezpieczeństwa, być może załatane mniej lub bardziej. Są jakieś nazwijmy to zero daye, czyli no, podatności, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, a gdzieś tam są. Ja chociażby kilka lat temu. Pamiętam, w kwestii procesorów Intela też była jakaś luka, gdzie no, dało się dostać do procesów właśnie w takim wirtualnym środowisku, czyli nawet mając zwirtualizowane różne maszyny, dało się dostać do procesów procesora gospodarza, uruchamianych przez procesor gospodarza, przez to i w jakiś sposób. Szkodliwie działać na inne wirtualne maszyny, czy nawet na, na gospodarza, na maszynę gospodarza. Niemniej, już kończąc kwestię taką bezpieczeństwa, przejdźmy do zalet Dockera, bo są ogromne. Właśnie ze względu na tą lekkość na to, że te kontenery dokerowe nie wymagają takiej totalnej wirtualizacji jak VirtualBox QM czy VMware, na przykład. Jest trochę usług tego typu, to Docker właśnie nie wymagając takiej wirtualizacji sprawia, że to jest bardzo lekkie w sensie takim, że nie zużywa ono nam tyle zasobów sprzętowych, a jednocześnie tworzy nam takie izolowane środowisko do właśnie web developmentu, czyli wytwarzania oprogramowania. Tutaj nie widzę żadnych takich szczególnych wykresów, ale od czego zacząć? Na pewno. Od zainstalowania Dockera. Przy czym w przypadku Dockera mamy tutaj opcję Docker Desktop, ale możemy sobie zainstalować też nawet w przypadku Windowsa. O, akurat instalujemy się Docker Desktop, ale no pomińmy sobie kwestię Dockera Desktop. Można sobie zainstalować i bardziej to bym zalecał po prostu Dockera CLI, czyli Command Line Interface. Żeby działać z Dockerem już z wiersza poleceń, bo jako backend developer terminal nie powinien Ci być straszny, więc praca w bezpośrednio środowisku terminalowym z Dockerem nie powinna być jakimś odstraszaczem, a jednocześnie korzystając z Dockera już na zewnętrznych serwerach, np. Na, na takich VPS-ach, Virtual Private Serverach. No, będziesz miał siłą rzeczy tam środowisko terminalowe, więc najlepiej no od razu przejść do terminalowych rozwiązań. Więc w kwestii tutaj produktowych mamy desktop versus Docker Engine i nam zależy na Docker Engine, czyli na zainstalowaniu po prostu Dockera. Z tego co widzę, oni tutaj bardzo zachęcają do tego Docker Desktop, bo Docker Desktop ma już inny rodzaj. Licencji. Docker Engine jako taki silnik jest nie, nie jest za barierą jakąś licencyjną, nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat w kwestii korzystania z niego, więc no, siłą rzeczy starają się zarobić właściciele Do Dockera, oferując inne rozwiązania, jak na przykład Docker Desktop. I znalezienie tego zwykłego instalatora Dockera. O, getting started dla deweloperów tutaj może prędzej chociaż no właśnie wszędzie jest docker desktop bardzo sprytnie tutaj że tak powiem ukrywają to gdzieś w dokumentacji chociażby nawet powinniśmy to znaleźć że w community albo w open source bo zmierzam po prostu do tego żeby dockera zainstalować Docker CLI. Nie jest to jeszcze też dokładnie to, o co mi chodzi. Dawno tutaj, szczerze powiedziawszy, nie odwiedzałem e, strony głównej Docker'a, Docker Hub. Właśnie z Docker Hub'a można sobie instalować bardzo, ale to bardzo wiele gotowych już dockerowych obrazów, czyli potrzebujemy np. NGINXA, potrzebujemy Postgresa, potrzebujemy Pythona, potrzebujemy właśnie innego systemu jak Ubuntu, potrzebujemy bazy danych, tak jak wspomniałem, Postgresa czy MySQLa, czy Memcached. Wszystko to jest dostępne w postaci właśnie dockerowych obrazów. Więc nie musimy się martwić o instalowanie tego na wirtualnym serwerze, tylko instalujemy sobie na wirtualnym serwerze Docker'a, a później instalujemy interesujące nas obrazy, utrzymywane przez i wspierane przez oficjalnie Docker'a. Czyli mamy tutaj Docker Official Image i wiemy, że są to obrazy bezpieczne, że nie ma tam jakichś luk bezpieczeństwa, przynajmniej nie tych. Stworzonych specjalnie przez twórców, na przykład Node.jsa, tylko jest to naprawdę bardzo mocno wspierane rozwiązanie przez danego producenta oprogramowania, jak na przykład Mongo, czy Memcache, czy i tak dalej, MariaDB, systemy Debian, WordPress, nawet można WordPressa sobie w bardzo prosty sposób, właśnie skonteneryzować, czyli w moim systemie gospodarzu nie muszę instalować php nie muszę instalować bazy danych, nie muszę instalować sobie WordPressa, nie muszę zinstalować Nginxa czy Apache'a, żeby mieć web server, który to uruchomi. Tylko instaluję sobie właśnie takie dockerowe obrazy, kontenery, które są tak jak programy, tylko nie zaśmiecają przestrzeni gospodarza, komputera gospodarza tylko działają sobie w bardzo wyizolowanym właśnie tym dockerowym środowisku i ustalamy w jaki sposób mogą się komunikować, czyli otwieramy na przykład tylko jeden port dla połączenia się z, pod, z Postgresem, otwieramy tam 5432 port i tylko na tym porcie możemy komunikować się z Postgresem, nie ma innej możliwości. I tak samo robimy w przypadku innych aplikacji, łącząc je w taką spójną całość. I możemy jednocześnie bardzo łatwo później to przenieść na serwer produkcyjny, bo jeśli w środowisku deweloperskim wytwarzamy sobie oprogramowanie właśnie z użyciem e, Docker'a, tutaj przyznam, dałem troszkę za wygraną e, z szukaniem tej dokumentacji, bo po prostu nie widzę on, no do, do, docs po prostu. Docker Docs. Tak, to będzie tu. I tu mieliśmy nawet wcześniej e, Download and Install. O. I znów nam wpychają Docker Desktop. Getting started. No, bardzo skrzętnie ukryli po prostu instalację tego e, standardowego Dockera. W sensie Docker Engine. Download and install. O, tutaj mamy e, już wersję w zależności od systemu operacyjnego, ale już nie Docker Desktop, tylko właśnie na przykład e, paczka na gdzie możemy sobie czy na Ubuntu e, zainstalować już bezpośrednio. O, i znowu Docker Desktop, ale tu e, ostro ostro tego Dockera Desktop wszędzie. No i znów mamy launch install Docker Desktop, ale gdzieś na pewno tutaj jest nie Docker Desktop, tylko Docker Engine. O, co jest zawarte w Docker Desktop, ok, no to, to jest, ale nas interesuje Docker Engine i Installation Guides. Bardzo prawdopodobne, że wreszcie tutaj dotrzemy. No i znów mamy Docker Desktop. O, jest tutaj Docker Engine i tutaj install w tej sekcji. Mimo to desktop, docker desktop, docker desktop. O, i jest wreszcie serwer. Czyli wersja serwerowa, którą możemy sobie zainstalować. Nie jest łatwo, jak widać, się do tego dokopać. Potrzebujemy na przykład dla Ubuntu, i liczę, że tak. Tutaj już mamy właśnie komendę do zainstalowania Dockera w bezpośrednio systemie operacyjnym Docker, Docker Engine, a nie Docker Desktop. Więc, mając już tak zainstalowanego Dockera, możemy sobie sprawdzić Docker V, Docker Version. OK. Jeśli mamy zainstalowanego Dockera, to tak jak wspomniałem, możemy sobie korzystać z już gotowych tych obrazów. Czyli na przykład z obrazu innego systemu operacyjnego, czy danego e, tylko i wyłącznie danego oprogramowania, jak na przykład Node. Ale spróbujmy sobie na przykład zainstalować Ubuntu. Czyli potrzebuję e, zacząć tworzyć aplikację w systemie Ubuntu, bo wiem, że na wirtualnym serwerze działa właśnie Ubuntu. Ja pracuję na Linuxie, na Windowsie. No i teraz co zrobić? Zainstalować Linuxa? Jak to sprawdzić, czy to wszystko będzie działało poprawnie, bez wyrzucania tego na ten już wirtualny serwer, tylko lokalnie? Jak tworzyć sobie backend, będąc pewnym, że tworzę go w tym samym środowisku, w którym będzie on już uruchamiany? No i właśnie tworzę sobie taki obraz Dockerowy, jak na przykład Ubuntu i po prostu go Instaluję tutaj bezpośrednio z Docker Huba. Mamy tutaj gdzieś na pewno gotową do przeklejenia linijkę do zainstalowania. Docker Image po prostu jako obraz albo gdzieś mi to ucieka totalnie przed moich oczu. <grymiany> Już wiem, szukam po całym dokumencie, a tutaj mamy Docker pool Ubuntu do po prostu pobrania tego obrazu. I ten obraz zostanie pobrany. Ja już go mam, jakby w swoim systemie wcześniej zainstalowanego. Niemniej to chwilę może potrwać w zależności od ciężaru takiego dockerowego obrazu. I jeśli sobie sprawdzimy Docker Images. To okaże się, że właśnie został pobrany. Tu jest wielkość tego obrazu. Jest to bardzo niewielki obraz, gdyż ten system Ubuntu jest bardzo zminimalizowany w takiej minimalistycznej wersji. Nie ma tam wielu programów, które są instalowane od razu. Nawet w przypadku Ubuntu serwerowego, gdy instalujemy sobie, czyli łączymy się z VPS-em, i tam, tam już mamy znacznie więcej zainstalowanych narzędzi, programów w takim Ubuntu. Ale jeśli chcę sobie teraz uruchomić, już właśnie pobrałem ten obraz, teraz chcę go uruchomić, zobaczyć, jak to będzie wszystko działać. Sprawdźmy sobie jeszcze ogólnie tak. NeoFetch. Mam w systemie zainstalowany taki programik NeoFetch i wyświetla mi on informacje o systemie. Aktualnie korzystam tutaj z PopOS-a, dystrybucji Linuxa i tu jest mój host, czyli komputer gospodarz, laptop del Latitude, kernel, czyli jądro Linuxa, ile już ten system działa, w sensie od ostatniego restartu, ile mam zainstalowanych pakietów, jaka jest wersja powłoki, shella, jakie mam rozdzielczości monitorów, z jakiego środowiska graficznego korzystam, z jakiego window managera. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj, jaki jest mój procesor, jaka jest karta graficzna, ile mam pamięci. No i po prostu podstawowe informacje o systemie. Teraz sobie odpalmy Docker'a. Docker run interactive TTY, czyli taki interaktywny terminal, i chcę sobie uruchomić obraz Ubuntu, i na tym Ubuntu chcę odpalić. BinBash, czyli dostęp do ShellA, czyli dostęp do linii poleceń. No i co się dzieje? Tutaj wcześniej znak Dolara mówił mi, że jestem no w moim systemie jako użytkownik w folderze użytkownika. Natomiast teraz, co się dzieje? Jestem zalogowany jako automatycznie jako root w innym systemie, który jest już właśnie tym dockerowym obrazem. Czyli jeśli wyświetlę sobie tutaj jakieś pliki, to wszystko jest nie w moim systemie, tylko w tym systemie konteneru dockerowego. Jeśli chcę tutaj uruchomić sobie na przykład NeoFetch, to okaże się, że ta komenda nie istnieje, bo w tym systemie ta komenda nie jest zainstalowana. Jeśli potrzebuję takiej komendy, no to muszę ją dopiero zainstalować. Czyli najpierw sobie tutaj zupdate'ujmy. I za chwilę dopiero będę mógł sobie zainstalować ten program NeoFetch, bo ten obraz Ubuntu jest bardzo y, prosty i nawet w przypadku takiego y, dość prostego programu jak NeoFetch, jak widzisz bardzo tutaj dużo dodatkowych bibliotek jest doinstalowywanych, bo y, ta bazowa wersja y, Dockerowego obrazu z Docker Huba jest celowo taka y, bardzo odchudzona. Żeby nie zajmować zbędnie przestrzeni, a jedynie działać jako właśnie taki kontener dla potrzeb, które ma dany deweloper, który sobie skorzysta z takiego obrazu. I teraz tutaj kończymy tą instalację NeoFetch. Odpalamy i nagle jeszcze nic się nie pojawiło. A, dziwne spowolnienie bardzo. Może zatrzymam to. No, strasznie, dziwnie się tutaj system zachował. OK, NeoFetch, jeszcze raz. OK, dobra. Tutaj jakąś przywiechę złapaliśmy, ale co się okazuje? Już moim systemem operacyjnym nie jest PopOS, tylko jest Ubuntu. Ale jeśli dobrze pamiętasz, to zgadza się system host, czyli system gospodarza. Czyli dalej jest. Widoczny mój system gospodarza, dostęp do mojego systemu jest w dokerze niezwirtualizowany, tak jak w przypadku wirtualizacji typu VirtualBox, jaką widziałeś wcześniej. Mamy ten sam, to samo jądro, taki sam, taki sam jest uptime, czyli te dane są po prostu pobierane bezpośrednio z mojego systemu operacyjnego tego systemu gospodarza, na którym mam uruchomionego gościa w przypadku wirtualizacji nazwanego gościem w tym przypadku jest to po prostu dockerowy kontener i no ilość pakietów już jest inna tam więcej zainstalowanych shell już jest inny bo dotyczy tylko tego resolution też wyświetla mi tylko jeden monitor czyli już tutaj w kwestii przekazania tych informacji z systemu gospodarza do gościa do kontenera nie jest już to tak pełne, ale jeśli chodzi o procesor, jest to ciągle ta sama informacja, GPU, pamięć, to wszystko jest bezpośrednio z mojego systemu przekazane. Niemniej w web, jako web developer, korzystając z takich dockerowych obrazów, mamy no niesamowicie fajną sytuację odizolowania tego, co chcemy zainstalować. w kwestii web developmentu i sprawdzenia, jak będzie się to zachowywało w innym systemie, najlepiej na takim, na jakim finalnie będziemy chcieli już uruchamiać ten kod, czyli na serwerze produkcyjnym, możemy sobie to zasymulować w naszych warunkach, lub lepiej właśnie stworzyć kilka takich Dockerowych obrazów, na nich operować, je rozwijać, a później tylko przerzucać je już na środowisko produkcyjne. Co więcej, możemy skorzystać z bardzo fajnego rozszerzenia Visual Studio Code, jakim jest Dev Containers i z użyciem takiego Dev Containers możemy się łączyć z kontenerami, które aktualnie tutaj mamy uruchomione. Jak widzisz, tutaj mamy strzałkę, czyli ten kontener działa, bo jestem w tutaj tym kontenerze. Jeśli sobie wyjdę z tego systemu, no to po prostu ten kontener został zatrzymany, nie uruchamia, nie działa na nim żaden program, więc automatycznie po prostu jako docker ps tutaj nic nam nie działa. Ale jeśli uruchomię go sobie z powrotem, jeśli uruchomię tą powłokę bash, tego shella w interaktywnym trybie, no to ten kontener znów jest widoczny. Tu już mamy ten poprzedni, który został zatrzymany. Tu mamy ten nowy uruchomiony i mogę się do niego połączyć. Mogę kliknąć attach to container. I Visual Studio Code za pomocą właśnie tego dodatka dev container połączy mi się z tym kontenerem i umożliwi mi na bezpośrednie wytwarzanie aplikacji już w tym kontenerze. Oczywiście mógłbym sobie to instalować teraz, z racji tego, że to jest tak jak widziałeś, w zasadzie osobny system operacyjny w systemie operacyjnym, osobny kontener systemu operacyjnego, ale oczywiście nie chodzi o to, żeby w takim jednym kontenerze znów sobie zrobić jeden wielki że tak powiem bałagan i instalować tu osobno Node'a, osobno bazy danych, osobno jeszcze nie wiem, NGNX'a na przykład czy Apache'a jako web serwer, tylko właśnie w Dockerze możemy te wszystkie rzeczy rozdzielić tworząc tak zwane mikroserwisy i znacznie łatwiej się wtedy tym wszystkim zarządza jeśli jest rozdzielony. Niemniej jesteśmy już teraz tutaj Visual Studio Code, który jest połączony do tego kontenera Ubuntu, i jeśli tworzę sobie jakiś folder, to zauważ, że mogę operować na tych plikach, które są wewnątrz kontenera. Tutaj nie mam opcji wybierania folderu z mojego systemu, tylko folderu z tego systemu kontenerowego. Czyli jeśli tutaj sobie sprawdzę, wyjdę z tego folderu, bo byłem w folderze Home, ale jeśli do niego wrócę, na przykład tworzę jakiś folder dev w folderze root, no to teraz w root okaże się, że faktycznie jest ten folder dev i mogę go sobie otworzyć. Mogę zacząć tutaj w Visual Studio Code po prostu w tym folderze dev tworzyć nowe pliki, pracować na nich, uruchamiać różne programy z terminala bezpośrednio. I co ciekawe, jeszcze niech nam się tutaj wszystko uaktywni. Uruchomi, weźmy sobie do terminala. I stworzmy sobie tutaj jakiś plik, na przykład indeks.js. I mogę stworzyć tutaj na przykład nodowy LS. Mamy ten plik, jesteśmy w tym folderze. I mogę sobie stworzyć tu jakiś nodowy, na przykład Jsowy serwer. I teraz, co ciekawe, w tym środowisku tutaj Visual Studio Code, mimo że w poleceniu tutaj dockerowym po prostu uruchomiłem tylko ten obraz. Nie otwierałem tutaj żadnych portów, w sensie nie przekazałem ich, nie sforwardowałem nie portów z dokerowego obrazu do mojego systemu. To w tym dodatku, tutaj w tym rozszerzeniu Visual Studio Code'owym mogę sobie te porty tutaj przekazywać, forwardować bezpośrednio w tu już Visual Studio Code. Więc. Wytwarzając tutaj oprogramowanie, tworząc na przykład serwer, otwierając tutaj port, nasłuchując na podcie 3000, mogę sobie otworzyć ten port 3000 do mojego gospodarza, do mojego systemu gospodarza i już przeglądarce otworzyć sobie później ten localhost 3000, mając sforwardowany, przekazany port z wnętrza tego dockerowego obrazu. Czyli to oprogramowanie, które tutaj sobie będę wytwarzał, będzie totalnie odizolowana od mojego systemu, a jednocześnie mogę sobie ten dockerowy kontener dokładnie dopasować do środowiska, w jakim już finalnie będę go uruchamiał. I mogę ten dockerowy kontener też później jako obraz wrzucić na wirtualny serwer i tam go uruchamiać, przez co będę miał 100% ten, ten sam, te same ustawienia, wszystko i wersję systemu i wersje zainstalowanych komponentów, programów jak Node.js czy cokolwiek co jest mi potrzebne do, do, do mojej aplikacji, na przykład baza danych, będzie wszystko w identycznej wersji, no bo będą to wszystko te same dockerowe obrazy. Więc w kwestii wirtualizacji i konteneryzacji myślę, że jest to takie... No niezbędne minimum, które dobrze wiedzieć jako backend developer, mimo że są to kwestie, tak jak już zaznaczałem, bardziej devopsowe, to jednak używanie Docker'a staje się coraz bardziej popularne, coraz wygodniejsze i nawet nie będąc backend developerem, a nawet będąc frontend developerem, korzystanie z Docker'a wydaje mi się, że jest coraz bardziej pożądane.